Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Yuken, a przed wami moi drodzy już 41 odcinek zlevelowania nowego konta w Fishing Planet. I jak sami widzicie, tak stało się to. 50 level właśnie został osiągnięty, a więc przed nami, no nie myślę, że każdy z was się doskonale domyśla. No tak, tak, to jest to, na co każdy z nas zawsze czeka, czyli Weeping Willow i oczywiście karpie w Anglii. Tu zaczynamy prawdziwą zabawę, ale dzisiaj do tej Anglii jeszcze nie pójdziemy, nie w tym odcinku. Teraz robimy po prostu zakupy na karpie. No i co wam mogę powiedzieć, 49 level bardzo mi się dłużył. To chyba tak jak każdemu z nas, pamiętam na poprzednim koncie, kiedy tłukłem jesiotry na delcie. Też mi się strasznie dłużyło. Teraz byłem na szczupakach Michigan. Szło to fajnie, sprawnie, siatka fajnie ekspy dawała, ale jednak no, był ten niedosyt. Człowiek nie mógł się doczekać. Bo wiadomo, ten 50 level taki przełomowy. Moi drodzy, co w ogóle planuję? Zaczniemy sobie, słuchajcie, od zmian. Podjąłem taką decyzję, zastanawiałem się nad tym. Jeszcze zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce wszystko. Moi drodzy, kochani, do czego mamy do dyspozycji? Tu pod piątką wolałbym, żeby była do nęcenia. Ta szóstka mi będzie myliła. Ten spinning generalnie nam teraz nie jest potrzebny, możemy go wyrzucić. I zrobimy tak, moi drodzy, że wędkę do... Albo wędkę do nęcenia na siódmy spot damy. Pławika też nie potrzebujemy. Także na sam koniec sobie damy wędkę do nęcenia oczywiście. Będzie troszkę zabawy, słuchajcie. To... Co wymyśliłem? Jest to troszkę takie do... No, tutaj już mamy, widzę, żyłkę jedną wykończoną. Ta żyłka też jest wykończona, chociaż ta mono, myślę, 17 kilo jest w sam raz do wędki na nęcenie. Tym bardziej, że trochę jej mamy, więc ona może sobie być. Nie ma problemu. Słuchajcie, wymieniamy cały sprzęt? Nie. Odpowiedź brzmi nie. Robimy tylko małe zmiany. O, widzę, tu przypon wymienimy. Słuchajcie, podjąłem taką decyzję, że spokojnie 1-2 levele połowię sobie karpie na tych wędkach, które według mnie świetnie się sprawowały do łowienia szczupaków. Według mnie całkiem dawały radę, bez problemu unikaty wyciągaliśmy, naprawiać ich nie będziemy, bo jeszcze nawet na żółto nie jest, więc naprawiać ich nie będziemy i po prostu później się je wyrzuci. Tu na pewno będzie przypon do wymiany, to jest jedno pewne. Ten przypon może też, może przypony sobie jak najbardziej wymienimy i zobaczymy żyłki, bo to nie są jakieś drogie rzeczy, także to jak najbardziej, no tu nie trzeba, bo tu nie używaliśmy. I teraz tak, zobaczmy, co mamy do dyspozycji, czyli moi drodzy, wędka 25,5 kg będzie, taka jaka jest, 24 kołowrotek, nie kupuję mocniejszego, bo potem jest 26, nie ma tak, żeby się zgrały te kołowrotki niestety ze sobą, 24 żyłka, plecionka, jak już to myślę, że żyłkę też możemy nową, bo ta jest troszkę taka zużyta, to możemy taką zmianę zrobić, że po prostu no tu nie trzeba. Dobra, i teraz tak, wszystkie żyłki, które nie są na 100%, od razu, moi drodzy, sprzedamy. No tutaj widzę, zobaczcie, przypony pozużywane, także przypony jak najbardziej nowe. I co my mamy do zrobienia? Czyli tak, interesują nas żyłki w granicach 24 kilo i takie myślę, że kupimy oczywiście plecionki w granicach 24 kilo, czyli tu mamy, o, 30 kilo, to troszkę za dużo, takie mocne, nie, 24 kilo ani mocniejsze, czyli coś takiego jak jest w plecaku, dobra, ile tu mamy? 500 metrów, no to dobra, dajemy ją, dwa razy sobie kupimy, żeby były. Tu są te 500 metrowe, tu jest jakaś też zużyta, to od razu cyk. Robimy porządek, moi drodzy, wielkie zakupy na karpie, to możemy troszkę sobie zaszalić. No i to jest tej 500 metrowej. Raz. Dwa. Trzy. A wszystko będzie
grało. Oj, tu będzie słabsza, bo tu. Nie, 24, 24. Tu się zgra idealnie. To jest dobra, dobra. Aha, bo trzy wędki mamy takie same. Wędka karpiowa jest 22 kg, no tu nie będziemy ruszali. Jest git. Ok, dobra, mamy to. Na pewno ciężarki karpiowe do 250 gram. Wolałbym, żeby były karpiowe ciężarki. Do 250 gram. Jakie mamy dostępne? 185, myślę, że całkiem spoko i kupimy je sobie na razie 3. Kupimy sobie, moi drodzy, 3 ciężarki. Nie, 115 to do domu, to w ogóle trzeba sprzedać, wyrzucić. 185 myślę, że będzie ok. Dobra. Ok. I w wędce karpiowej też, tu mamy 115, ale myślę, że jest ok. No też by mógł być 180, ale tak daleko też z drugiej strony, słuchajcie, nie będziemy rzucali. Pamiętajcie, że nie będziemy. Tu mamy dwie wodne jakieś tam sławiki, także wyrzućmy. Dobra, mamy. No pozostaje nam przypon w granicach, tam był ten 25 kilo, nie? Co mieliśmy ten przypon? Ten jest też trochę zużyty, no mamy jeszcze trochę tych przyponów, ale ja myślę, że można by je kupić i z tego co widziałem, jak awansowałem, że te przypony już na szczęście za monetki się nie kupuje, tylko normalnie. Tutaj jest, dobra. Więc żyłki, przypon tytanowy. Od razu sobie kupimy, bo lepiej na łowisku ten przypon przy sobie mieć. 25,1, proszę bardzo. Za gotówkę 5 sztuk, a kupimy 10. Nie jest to duży majątek, także niech już sobie będzie. Dobra. Przypon mamy. Co jeszcze by mnie interesowało? Przeszkadzają mi haczyki karpiowe, moi drodzy, więc na pewno... na pewno haczyki karpiowe. O, jak ładnie, moi drodzy, 10-0. No idealnie. Idealnie haczyki karpiowe, czyli te już będziemy mogli wyrzucić. Od razu... do kosza, wywalić 4-0, nie chcemy haczyków karpiowych i tu będziemy mogli sobie później założyć coś, jakieś tam kulki, wtedy będziemy mogli te kulki sobie założyć, dobra. A tutaj oczywiście będą bezzadziorowe haczyki 10-0, bo nie mamy innych na razie do dyspozycji, największe jakie mamy bezzadziorowe 10-0, także założymy sobie 10-0. Tutaj wyboru za dużego nie mamy, pewnie no oczywiście tradycyjnie będzie to łowienie na groszek, kukurydzę, zobaczmy ile mamy, no mamy dużo, więc nie trzeba kupować, nie zabraknie na pewno, groszek, kukurydza i tu na przykład słodka kukurydza, no słodkiej moglibyśmy dokupić, ale nie musimy w sumie. Dobra, czyli sprzęt mamy jako tako skonfigurowany, wędka do nęcenia, zobaczmy czy jest coś takiego, moi drodzy, jak rakieta większa. A jest, bardzo duża rakieta zanętowa. Nie wiem, czy ona nam wejdzie do naszej wędki, ale zaraz się o tym przekonamy, bo wędkę nie mamy najmocniejszą. Waga 75 gram. Powinno dać radę. Zbyt lekka. Aha, jeszcze mimo wszystko zbyt lekka. No już cięższej się nie da, no, moi drodzy. Duża to jest super duża, no. Większej już nie mamy. Dobra. Czyli mamy sprzęt, moim zdaniem, skonfigurowany, ale bardzo ważna rzecz. To nas najbardziej interesuje w tym sprzęcie, słuchajcie. Czyli coś takiego jak siatka, no bo jednak ta 200-kilowa do karpi to średnio. I przede wszystkim pojemniczki na zanęty, bo to jest, moi drodzy, teraz klucz. To jest klucz. Żeby no jednak troszkę zarobić. Jaką możemy kupić największą siatkę? 300 kilo, no jest różnica na pewno. Stać nas. Ok, także siatkę wymieniamy już. Tą 200-kilogramową trzeba wywalić, bo ją szybko zapełnimy. Zresztą 300 też szybko zapełnimy, no ale wiadomo. Dobra, to jest załatwione. Następnie, pudełka na przynęty. To jest dla nas w tej chwili najważniejsze i tutaj zwrócimy uwagę na to, ile składników zanęty. 20, a my mamy tą, która ma 15. No wiele to nie zmienia, no ale... ale słuchajcie, musimy kupić, bo... no musimy kupić. Musimy kupić, bo nawet 5 zanęt w tą czy w tą robi różnicę w przypadku Anglii.
Podpórki na razie na wędki nie. Jeszcze zobaczmy kamizelkę właśnie, moi drodzy, bo kamizelka nam się też już zużyła, ale na razie chyba przynęty. No tu tylko przynęty, żyłki. To nic nie zmienia. Mamy tom i zanęt nie włożymy do kamizelek. Tu któraś, no tutaj zanęty się wkłada. No ale gdzie 70 poziom, to trochę sobie poczekamy. Także dobra. Kamizelkę trzeba olać. No jest trochę tam zużyta, ale nie będziemy jej naprawiali. Motorówki kupować nie musimy, bo jej nie potrzebujemy. No i oczywiście bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Kulki i pelety. Chciałbym się zastanowić, czy coś tutaj zobaczyć, co my tu mamy dostępne. Niby wszystko mamy. Przyprawy może nie, kryl nie, krab, orzech, tygrys. To oddaje. Kulki pływające. Tak, pływające. 220 wychodzi za jedną, ale trudno. Truskawki, kulki pływające. Kupimy z dwie. Nie będziemy dużo kupowali. Cytrusowe kupimy z dwie. Skorupiaki nie, robak, mączka, czekolada, kulki ptopsień. To jakoś nie oddawało. Ewentualnie banana możemy kupić z jednego i z jedną śliwkę. No i to nam wystarczy. No i najważniejsza rzecz, moi drodzy, to będą oczywiście zanęty. Tu mamy w domu, tu raczej nie ma sensu. Nie no, karp rivala... Aha, tylko teraz tak, widzicie, moi drodzy, bo sprawa wygląda tak, że karp rivala, z tego co pamiętam, na łowisku kupić można, ale nie można kupić żadnych dodatków. Więc musimy się skupić na dodatkach tak naprawdę. Czyli tym hempcornie prawdopodobnie chciałbym stosować, słuchajcie, tą zanętę, którą testowałem na delcie. I taki jest mój cel, żeby tą zanętę przetestować. Ja nie wiem, czy ja mam tu zapisane w przepisach. No niby mam, karpie delta. Czyli te można kupić na łowisku, ale nie kupimy tutti frutti i olica KP. Ok. Czyli 1500, 500, 500, 60, 60, 230. Dobra. To słuchajcie, moi drodzy, czyli musimy na pewno zobaczyć, jak w ekwipunku to teraz wygląda. To jest kluczowe. Mamy do dyspozycji 30 zanęt, z czego dwie już mamy. Dodatki. Czyli jak damy 4, to będzie 5. Widzicie? Dobra, przemyślana strategia. Damy 4, będzie 5. Ok. Ok. Następnie dodatki to były atrykanty. I tutaj tak, Sweet Carcian kupiłbym dwa razy. Tutti Frutti, moi drodzy, też bym kupił dwa razy, ale poszedłbym jeszcze w to tego CSL-a, bo pamiętajcie, że w oryginalnym przepisie był CSL i on może nam się po prostu przydać. I teraz pytanie, ile mamy jeszcze miejsca? To jeszcze można dodać po 10. Te nam starczą na pewno przy takich ilościach, czyli jeszcze po 10 tych można dodać. Ok. Czyli dodatków po 10. Raz, dwa, trzy. Widzicie, wielkie zakupy, słuchajcie. Ogromne zakupy na deltę i przestałem liczyć, nie? Chyba było 5. 6, 7, 8, 9, 10. Widzicie, tak jest, jak się gada i się klika. No niestety nie mam podzielności uwagi. 4. I już jest w magazynie, czyli coś źle policzyłem. Coś musiałem, moi drodzy, źle policzyć. Tego hempcorna zdecydowanie jest za dużo. Wiecie, jak się pogubicie w liczeniu, to zawsze sposób jest taki, że przenosicie wszystko do magazynu i do domu. A z domu później przenosicie licząc. Jeżeli naprawdę chcecie mieć te, wiecie, tego nie kupicie na łowisku. Jeśli dobrze pamiętam, na łowisku możecie kupić tylko te główne zanęty, nie? I to jest taki troszkę minus tego wszystkiego. No dobra, ja się tutaj pomyliłem, cóż. Przynajmniej widz się dowie, co zrobić, jak się pomyli. Nie wiem, czy to mi się przenosi, czy już jest pełne, chyba się przenosi coś tam. Dobra, zobaczymy, ile jest miejsca i zobaczymy, po ile... Dobra, ostatnia. Mogłem w sumie nie przenosić. Dobra, czyli tak jak tam po 10 powinno dać radę. Ok. Czyli śmiało po 10 możemy dać. Czyli raz... 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 lekcja matematyki, tak. Ale słuchajcie, powiem wam, że to jest wada tego Fishing Planet, bo mogłoby być zrobione tak, że moglibyśmy to łączyć, grupować. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja wam powiem jedno, że to mi się bardzo nie podoba. No to jeszcze po dwie można dać. To mi się bardzo nie podoba, bo moim zdaniem, wiecie, ja na przykład często się gubię w liczeniu. Często się gubię, nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy też tak macie, ale często się gubię, jak tych dodatków dużo kupuję. No to często się gubię. Dobra, wyliczyłem na styk. I często się naprawdę gubię. I szkoda, że nie można tych samych jakby grupować, bo policzyć się tego nie da. No wychodzi wstępnie, że mamy zakupy zrobione ok, w sensie dodatków głównej zanęty. Nie kupowałem, bo można na łowisku, a znając życie i tak się okaże, że coś pominąłem, ale trudno, życie. Życie, moi drodzy, życie jak w Madrycie. No czyli co, mamy sprzęt przygotowany, ja powiem wam tak, wędek na razie nie zmieniam, mamy, zobaczcie, jeszcze 192 tysiące. Coś tam teoretycznie by można kupić, ale według mnie na tym etapie nie ma sensu więcej dokupować. Jeden level przesiedzę, zobaczę i zobaczycie już to w następnym odcinku. Wydaje mi się, że ten sprzęt powinien dać radę. Nawet jeśli z tymi karpiami trochę się pomęczymy, trochę się pobawimy, to myślę, że spokojnie ten sprzęt na początek powinien dać radę, a później będziemy myśleć, co dalej. Także to tyle, jeśli chodzi o zakupy. Myślę, że całe zakupy zrobiłem kompletne. Kończę to nagranie i za chwilę zaczynam nagranie do kolejnego odcinka. A będzie mi miło, jak zostawisz komentarz, łapkę w górę i powiesz, jak ci się ta seria podoba. Może masz jakieś pytania, również pytaj. Chętnie na nie odpowiem. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.